Dobra, panowie, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Jeszcze musimy tylko trochę w górę polecieć. O, jesteśmy. Gdzie? Jak ty nam wychodzisz, my tu nic nie widzimy. A, no tak, bo wy nic nie widzicie. Muszę troszkę podlecieć. Okej, jesteśmy. Baza, możemy lądować? Okej, mamy pozwolenie. Ja tu byłem kiedyś, ty. Wypuść mnie! Tknąłem w sobie. O, muszę wziąć sobie tutaj broń z tego, muszę wziąć broń przecież z tego statku. Na szczęście mam tutaj, mamy duży dyspozytor. Ja tu kiedyś byłem. No to żebyś wiedział, że to należy w pewnym sensie też do mnie, w połowie. Nie gadaj. No w połowie, tak, w połowie akurat, bo rząd amerykański nie miał pieniędzy, żeby to utrzymać. Nie gadaj. Akurat na to chwilę ludzi tutaj zbytnio nie ma, bo muszą przylecieć dopiero z akcji jednej. To... kto to utrzymuje w powietrzu? To? Autopilot. Aha. Czyli Nati. Bo Nati tutaj wszystko kontroluje. On nie spadł. Na szczęście to masz... regulator masz w tym. O Boże, przez przypadek, przepraszam. Co ty robisz? Biedna kanonierka. Statek zniszczył, już nie i statek spadł. Spadło. Nie, no bo mi się kichnąć chciało i kurde, zamiast ręką to się młotem na szczęście, nam zniszczył walonego statku, bo jakby nam statek zniszczył, to byłoby przesrane. Specjalnie spadłem. Byłoby przesrane, jakby nam statek zniszczył, bo ten statek to jest jedyny statek, który potrafi nas zabrać do pożaracza. To dobrze, że go nie zniszczyłem. Coś jeszcze ktoś ma do powiedzenia? Że około jakoś 34 miliony poszły się walić. E tam 34 miliony od razu. Dolarów. E tam dolarów. Tyle ty pieniędzy na oczy nie widziałeś. Ja nie widziałem? To patrz, zaraz ci pokażę. Zaraz ci pokażę. Wiesz, ile jest warty ten kaktus? Z 5 dolarów. Zostaw go, to nie jest zwykły kaktus! Wracaj z tym! Nie! Na szczęście potrafi latać w tym stroju. Chłopaki, wracajcie tutaj, walić tego kaktusa. Czemu tu error? Czemu tu jest error? Dobra, nieważne. Gdybyś ty wiedział, co to jest. Żebyś tego nigdy nie wyrzucił. No daj zobaczyć. Daj zobaczyć. Zostaw to. Nie rzuć, nie... Dobra, ogarnąć się wszyscy, mówię wam. W tym momencie. Nigdy tego nie dostaniesz. Dorzuciłeś to właśnie. O nie! Na szczęście potrafi latać przez tego Mjornira, więc no. Dobra, chodź. Poczekaj, mam pomysł. A! Tam statek lata. Dobra, nie, chłopaki, chodźcie tutaj. Trzeba wziąć, muszę wziąć swoje rzeczy, więc poczekajcie tu na mnie chwilę jak coś. Więc zaraz będę. Więc wy tu poczekajcie na mnie. I powiedz temu debilowi, żeby poczekał na mnie, bo gdzieś po las. Nie wiem, gdzie jest. Chyba za kaktusem polecam. Teraz będę. Mija. Dobra, wróciłem. Ale cudowny strój. Sam go zrobiłem. Jaki miecz. Miecz zrobiłem też sam. Paki pistolety ma fajne. Czy twój miecz przeszedł test weryfikacji noża? Tak. Przeciąłem arbuza i jeszcze ciało Wojtaza. Co? Test weryfikacji ostrza składa się z trzech etapów. Po pierwsze, czy sprawdza się w walce? Sprawdza się w walce. Po drugie, czy można nim zabić? Można nim zabić. A po trzecie, czy przeszedł test krojenia ziemniaków? Tak, przeszedł. To jest naprawdę dobry nóż. Wszystko przeszło, mówię ci. Zrobiłem to z niezniszczalnego metalu. Jeśli obrał nim ziemniaki, no to jest dobry nóż. No wiem o tym, ale zrobiłem go z niezniszczalnego, tak jak tarczę Kapitana Ameryki. Ale
On jest, to jest jeszcze bardziej niezniszczalny. Dobra, panowie. To tak. Teraz jesteśmy już przygotowani na wszystko, jestem. Mam moje pistolety. Więc jest dobrze. Mam swoje ręce. Mam swój zarąbisty, piękny nóż. I mam swoją pałkę. A ja mam mój młot i mój miecz świetlny. Mój miecz świetlny gdzieś w ogóle zaginął. Nie wiem, gdzie jest. Więc dobra, panowie, lecimy w takim razie i idziemy pokonać pożaracza światów. Zrobimy to jeszcze dzisiaj. Idziemy. Let's go. Zniszczymy go. Nie pozwolimy mu zeżreć tego świata. No jak najbardziej. Dobra, wsiadamy, panowie. Wsiadajcie. Tylko muszę to schować. Dobra, schowałem. Księciunio, możesz wyjść z mojego stanowiska? Dziękuję. Dobra, panowie, więc lecimy zniszczyć pożeracza. Zniu!